Świadek, sprawca pierwszej zapaści, stoi u naszych drzwi. Niegdyś uważano, że to on sam jest ciemnością. Jednak objawił się jako istota, która posługuje się ciemnością przeciwko nam. Przemawiał przez nasze duchy i obiecywał zbawienie, jeśli mu ulegniemy. Odmówiliśmy. Nie znamy jego prawdziwych zamiarów, lecz przypuszczamy, że chce dokończyć to, co zaczął podczas zapaści. Nasza lojalność przeszła test, gdy Savadun, bogini kłamstw roju, podszyła się pod jednego z najlepszych strażników, Ozyrysa. Uzyskała dostęp do naszych tajemnic, ale on poznał jej sekrety. Savadun zbuntowała się przeciw świadkowi i ukryła na Neptunie coś, co może być naszą jedyną szansą na zwycięstwo. Były imperator kombinatu Kalus i jego okręty lojalistów dołączyli do ataku świadka. Za to mamy sojuszników w córce Kalusa, cesarzowej Kajatl i Mitraksie, przywódcy Eliksni z rodu światła. Zjednoczyliśmy się przeciwko wspólnemu wrogowi. Sam wędrowiec opuścił ziemię, aby bezpośrednio zmierzyć się ze świadkiem. Ten konflikt rozpoczął się na długo, nim zaistnieliśmy. Lecz to my go zakończymy w taki czy inny sposób. Do wszystkich jednostek. Nie dopuścić wroga do wędrowca. Za żadną cenę. Nie mamy szans zatrzymać wroga. Nie mamy wyboru. Czas się kończy. Ozyrysie. Szerzej.
Strażniczko, pomóż Ozyrysowi dotrzeć do całunu przed Kalusem. Proszę, strzeż go. Kolejnego życia już nie dostanie. Sprawdzam naszą lokalizację. Złapaliśmy stopa do zewnętrznych olbrzymów. To orbita Neptuna. Ozyrys miał rację. Świadek wysłał Kalusa po coś, co jest tutaj ukryte. Strażniczko, nie spodziewałem się drugiego pasażera na gapę. Kalus szuka na Neptunie artefaktu. Całun. Pracuje nad planem powstrzymania go. Na razie rozejrzyjcie się po tym statku. Mój wierny Legionie Cienia, mówi wasz dostojny Imperator. Nasz sojusz ze Świadkiem przynosi smakowite owoce. Razem pochłoniemy układ. Flota przednia, przygotować się do zejścia. Przynieście chwałę zwiastunowi Świadka. Legion Cienia wyprzedza nas o krok. Wyrządzając szkody flocie kombinatu, kupimy sobie trochę czasu. Powinniśmy się przegrupować, możliwie jak najszybciej. Ale może zdołamy wyłączyć rdzeń komputera statku? Znalazłem tu terminal i wysyłam wam plan ich statku. Właśnie go otrzymałem. Lokalizuję. Mam. Jesteśmy niedaleko rdzenia. Ciągle mam wrażenie, że powinniśmy zostać i bronić wędrowca oraz naszego ludu. Czy pójście za Ozyrysem było słusznym wyborem? Jeśli Świadek nawiąże połączenie z Całunem, to będzie koniec całego układu. Wszystkie nasze straty pójdą na marne. Nigdy nie mierzyliśmy się z zagrożeniem o tej skali. Nawet gdybyście zostali, nie mielibyście szans przeciwko Świadkowi. Nikt z nas by nie miał. To nasza jedyna nadzieja na przetrwanie. Co to było? To owoce złowrogiego sojuszu między Świadkiem i Kalusem. Lękam się, że szykują więcej niespodzianek. Przesyłam wam moją pozycję. Przedostańcie się na ten statek. Musimy jakoś dotrzeć na powierzchnię. Myślę, że mam na to sposób. Czy wykrywam w twoim głosie nutę wahania? Nie. Moje improwizowane strategie mają wysoki współczynnik powodzenia. Po prostu przyjdźcie tu szybko. Spójrz, tam na dole. Okręt flagowy Kalusa. Kieruje się prosto na powierzchnię. O, czy to ty, moja mała, uparta strażniczko? Co myślisz o moim Legionie Cienia? Raduj się z tych pustych zwycięstw. Chcę, abyś miała dobry humor, gdy spotkamy się na arenie. Musimy szybko przedostać się do Ozyrysa. Przywykł robić wszystko po swojemu. Najwyraźniej nie zmienił się, nawet po... Teraz może polegać tylko na nas. Dobrze. Oto plan. Zniszczcie silnik. Tego statku? Tego, na którym jesteśmy? Musimy zatrzymać tę inwazję. Zrobię wszystko, by powstrzymać Świadka. Więc jeśli nie zamierzacie mi pomóc, to nie zawracajcie głowy. Nie
Toga, wysadziliśmy silniki. Statek traci wysokość. Spotykamy się przy kapsułach ratunkowych. Będę! Szybciej! Czy to jest bezpieczne? Nie może być tak. Myśleliśmy, że zostaliśmy tylko my. Poczekaj, aż usłyszę o tym straż przednia. Chyba nie ma na to czasu. Jeśli nie zatrzymamy Legionu Cienia, nie będzie żadnego miasta. Strażniczko, tutaj. Myślę, że kombinat wie, że tu jestem. Halo? Co się tam dzieje? Rysie. Moje czujniki wykrywają anomalię. Sprawdzimy ją, gdy będzie czysto. Rozumiem. Pamiętacie oczywiście, że jest tu dość ciasno. To źródło energii jest niesamowite. Można nim władać. Osiągają poziom krytyczny. Szybko działacie? Nie marnujemy czasu. Dobrze. Nie ma chwili do stracenia. Przegrupujemy się w strażnicy. Nie rozumiecie. Musimy dostać się do Całunu. Rozumiem wszystko, światłodzierżco.
lepiej od ciebie. Nie wszyscy mają drugie życie. Że zamieszkała we mnie. A! Trzeba to uczcić, czyż nie? Mój świat. Postępy. Cał jest przed nami. Moje siły szukają go cały czas. Neptun ze swoją tandetną technologią nie jest zagrożeniem. Celem jest ostateczny kształt. Cały. To zaledwie kolejny krok. Masz, czego chciałeś. Kolejusz się. Jestem wspaniały! Dzięki tobie, Światku. Znajdź się całą! Mam dość tej charówki! Więc jesteś światłodzierżczynią. Wiesz, nie twierdzę, że mam wyjątkową wyobraźnię. Ale gdy słyszysz o ziemskich wataszkach, przychodzą ci na myśl okrągłe tarcze i krzeczaste brwi. A ty śmigasz sobie, bijąc bandytów zielonym sznurkiem. Haha, to było wow! Pierwszy raz widzę coś takiego. Ja jestem Nimbuso. Praktykuję u kroczących wśród chmur w Neomunie. Kroczący wśród chmur strzegą tego miasta od pokoleń, bez strażników. Ale mamy chyba wiele podobnych celów, a przynajmniej podobnych wrogów. Na prośbę Rohana będę twoim światłem przewodnim. Zrobię właściwie wszystko, aby ochronić Caun i lud Neomuny. Jednak składając przysięgę, nie myśli się, że trzeba będzie kogoś niańczyć. Słaba wyobraźnia. Ty wiesz, że Caun jest zagrożony. Ja wiem, gdzie są ci źli, więc zróbmy to, co robią bohaterowie. Wizja była prawdą. Nikt nie sądził, że kolektyw Isztar tu dotarł. Ani że zbudował miasto, którego nie mogliśmy znaleźć. Kalus wciąż ma nad miastem silną kontrolę. Ale zdaje się, że ci kroczący wśród chmur stawiają mu opór. Przynajmniej na razie. Poszukiwania obiektu, Caunu, to priorytet. Jeśli znajdzie go pierwszy, śpiesz się, strażniczko. Nie możemy zawieść. Wy, ziemianie, lubicie wejścia z hukiem, co? Jestem Rohan, kroczący wśród chmur obrońca miasta Neomuna. Witaj na Neptunie, światłodzierżczyni. Zawsze myślałem, że jeśli przybędą światłodzierżcy, będę walczył przeciwko nim. Na szczęście stoimy po jednej stronie. Mam nadzieję, że znajdziemy wspólny język. Albo chociaż wspólnych wrogów.
miasto jest imponujące. To Neomona! Powinniście ją zobaczyć w Arkochmurze. Arkochmurze? Tam żyją wirtualnie wszyscy mieszkańcy Neomony. Ja pilnuję bezpieczeństwa ich śniących ciał oraz miasta. Nie możemy się rozpraszać. Przejęcie Całunu przed Kalusem to najważniejsze zadanie. Nie guzdrajcie się. Wygląda na to, że w tym zamieszaniu Veksowie wypełśli ze swoich cholernych kryjówek w całym mieście. W tej chwili to nasze najmniejsze zmartwienie. Ruszaj naprzód, strażniczko. Cóż, jest jeszcze jeden drobny problem. Okazuje się, że Legion Cienia ustawił parę barier między wami a waszym celem. Za pomocą technologii miasta udało mi się namierzyć kartę identyfikacyjną. Powinna pomóc z barierą. Rozejrzę się za innymi, ale ta na razie wystarczy. Legion Cienia nieźle namieszał z tych danych. Wiele z nich jest uszkodzonych. To coś innego niż próby sabotażu Veksów, które znam. Spróbujmy znaleźć to wejście. Tylko nie marnujmy więcej czasu. Siły Kalusa zajmują już dużą część waszego miasta. Wasz mały przyjaciel chyba przyciąga niepożądaną uwagę. Technologia piramidy Heliodu Cienia jest bardziej złożona niż myślałem. Posłaniajcie mnie. Stworzę obejście. Będziemy mieli dużo szczęścia, jeśli świadek nie zgarnął jeszcze Całunu. Zawsze jesteś taką beczką śmiechu? To nie czas na śmiech. Całun dysponuje wielką ilością mocy, więc myślę, że wytrzyma jeszcze trochę. Hopsiu! Coś jest nie tak. Jestem wyczerpany. Część naszej mocy przepadła. Co to za urządzenie? Zdaje się, że to rodzaj zakłócacza paraprzyczynowego. Zbadam go i spróbuję znaleźć słaby punkt. Ale na razie kontynuujcie. Legion Cienia w całej okazałości. Za późno. Mają już Całun. Strażniczko, ja... Coś tu nie gra. Całun? Jest gorzej niż było. O wiele... Mój świadku! Postępy. Przejęliśmy Całun. Znaczy obszar wokół. Jest zakopany, więc trochę potrwa, nim się przebijemy i podepniemy przekaźni. Odpieramy jednocześnie wroga. Tak. Wiemy, że to są. I dopilnie zniszczenie całego. Od tego zależy ostateczny kształt. Tak jest, mój świadku. To było znajome. Tylko o wiele silniejsze. Czuję, że nie powinno mnie tu być. Jesteśmy w tym razem. Ozyrys i Nimbuso muszą o tym usłyszeć. A więc... Całun jest na razie bezpieczny.
Jakby to powiedzieć w języku ziemskich watażków? Jeśli Kalus użyje tego radialnego czegoś i zniszczy całun, cóż, jest powiązany z Arkochmurą i całą Neomuną. Chyba nie muszę tłumaczyć, dlaczego to byłoby problemem. Wygląda na to, że twój koleżka Ozyrys chciałby wejść z hukiem. Jestem za. Ale stary, znaczy ten drugi stary, mój stary, niedosłownie, no wiesz. No więc on nie sądzi, że to dobra decyzja, ale nie martw się. Przypomnę mu, że wy, strażnicy, jesteście ekspertami. Zajmujecie się całym tym świadkiem o wiele dłużej niż my. Możemy ustąpić i okazać nieco zaufania. Jeśli nas wystawisz, mogę zginąć, ale nieważne, będzie fajnie. Nie będzie łatwe. Zwykle mam więcej informacji przed bezpośrednim atakiem. Strażniczka mierzyła się już z nieznanym i zawsze wychodziła z tego zwycięsko. Podoła i temu zadaniu. Maszt radialny znajduje się gdzieś na statku Kalusa. Jeśli uderzysz szybko, zdołamy usunąć zagrożenie jeszcze zanim dotrze do całunu. Wejdź do fortecy Kalusa, znajdź maszt radialny i zniszcz go. Uważajcie, jeśli Kalus ma głowę na karku, to masztu radialnego będą strzegły najpotężniejsze siły. Jakiś zamek energetyczny. Zakłócenie obwodu powinno otworzyć te drzwi. Jest tu także coś dziwnego. Potężne skupisko energii światła? Coś tu nie gra. Chwila. Źródło energii paraprzyczynowej? To może być maszt radialny. Legion Cienia szczelnie blokuje korytarz. Nawet gdybyśmy się przebili, zyskają dość czasu, by zabezpieczyć maszt radialny. Do masztu musi prowadzić więcej niż jedna droga. Chwila. Wyślę wam wszystkie skany z czujników, jakie mamy. Wolałbym mieć więcej danych, ale wytyczyłem alternatywną trasę przez statek. Taką, w którą wycelowano mniej dział. Skoro uważasz, że tak będzie lepiej. Strażniczko, widzisz to? Więcej tej dziwnej energii ciemności. Skąd się tu wzięła? To mi wygląda na ślepy zaułek. Zaraz wytyczę inną drogę. Tracicie cenny czas. Właśnie tego się obawiałem. Czy maszt radialny naprawdę może być artefaktem światła? Wciąż wiemy bardzo mało. Do czego jest zdolny maszt radialny? Jak wpłynie na całun? I co planuje świadek? To dobre pytania. Ale mogą poczekać. Najpierw zniszczmy maszt radialny. I ocalmy twoje miasto. Wiem, o co toczy się gra, Ozyrysie. Legion Cienia zdecydowanie szykuje się do oblężenia. Spójrzcie tylko na te statki. Kalus jest gotów unicestwić miasto. Jeśli te statki dotrą do kryokapsu, liczba ofiar będzie przytłaczająca. Hej, myślę, że możemy pomóc. Przeciążenie tych obwodów zasilania powinno załatwić sprawę. Posługujesz się ekstremalnie niestabilną energią? Znowu? Znowu? Jak często to się zdarza? Zbyt często. Dręczyciel, na górze! Ja
jesteście radialni? Nie, ale się zbliżamy. Wyczuwam to. Dobrze, dobrze. Oni go jeszcze nie ruszyli. Wciąż jest trochę czasu. Strażniczko, skup się na drodze przed sobą. Jesteś już prawie u celu. To dziwne. Myślałem, że im głębiej wejdziemy, tym więcej będzie starego Kalusa. Ale to... Jak bardzo zmienił go świadek? Ozyrys zmaga się sam ze sobą. Nie wiem, jak możemy pomóc. O ile w ogóle możemy. Jeśli mam rację, ta winda grawitacyjna prowadzi prosto do masztu radialnego. Jesteśmy już prawie na miejscu. Strażniczko, do tej pory pokonałaś każdą przeszkodę. Trzymaj tak dalej. Rozejrzyjcie się tylko. Tylu żołnierzy Legionu Cienia. To cała armia. Coś nie gra. Drzwi po prostu otworzyły się przed nami. Mam złe przeczucia. Bądźcie czujni. Ten monument to musi być maszt radialny. Nie ma wątpliwości. Promieniuje z niego energia światła. O nie. Nareszcie przybyłeś, strażniczku. Zapraszam do ostatecznej próby siły. Jednak dziś nie ma dla ciebie bogactw w zamiarze. Ignoruj słowotok Kalusa. To twoja szansa. Zniszcz maszt radialny. Zatem przybyłaś po tę marną błyskotkę? To najmniejszy z darów świadka, ledwie przedsmak mocy, jaką może zesunąć. Nawet najlepsza zawodniczka nie popisze się bez godnego przeciwnika. Czyż nie? Zobaczmy, czy byłaś warta wysiłku. Strażniczko? Strażniczko! O nie, nie teraz! Teraz ujrzysz prawdziwą moc. Mogła być twoja, gdybyś tylko przyjęła moją szczodrą ofertę. Nie uciekniesz przed zagładą. Przygotuj się na swój koniec. Co się dzieje? Trzymajcie się. Odbieram transmisję. To... współrzędny? We wnętrzu tej areny? Czy to pełen wymiar twojej siły? Czy to wszystko, co mogą z siebie wykrzesać wybrani strażnicy wędrowca? Strażniczko. Twoja brawura kiedyś cię zniszczy, ale nie dzisiaj. Gaja, córko, zdrajczyni, przyszłaś rozczarować mnie po raz ostatni? Cóż, usuniemy się na chwilkę. Zniszczyliście marsz drabialny? Nie możemy. Cały statek wali się nam na głowę. Musimy uciekać. Już
Już raz się spóźniliśmy i Kalus zdołał przejąć całą. Teraz także masz trawialny? Działanie na oślep z pustymi rękami, Ozyrys. Jeśli będziesz walczyć z rzeką, rzeka cię zmyje. Się zwieść pozorom. Ten Kalus nie jest potężnym imperatorem. Jest czymś groźniejszym. Głodną, zdesperowaną bestią. Niegdyś władał Imperium Kombinatu i jego bogactwem. Pławił się w nim. Mówił, że jego celem i siłą jest uciecha. Lęk przed edyktami i wrogami był słabością, lecz w jego oczach widziałam strach, że rozkosze szybko się skończą. Strach, przez który stracił czujność. Powinnam go wtedy zabić, lecz wybrałam wygnanie. Myślałam, że zcześnie w pustce kosmosu, a on dostrzegł przebłysk czegoś nowego. Szansę, by stać się większym niż kiedykolwiek. Niczym bestia wietrząca krew ścigał tę szansę, porzucając wszelki honor i rozsądek. Gotów poświęcić wszystko dla własnego zbawienia. A gdy w końcu świadek go dostrzegł, Kalus zobaczył to, przed czym zawsze uciekał. Jeżeli go nie powstrzymamy, sprowadzi na nas koniec.